Dedra, przecinarka do płytek ceramicznych DED 7731B, kupiona w zestawie z dodatkową tarczą, ale jest na chwilę obecną oryginalna. Posiada jeszcze do tego nóżki, ale z uwagi na brak miejsca musiałem posadzić ją na stole. Co się za chwilę okazało, że jest niestety minusem, to woda, która wszędzie bryzga, leci, no i w pomieszczeniu nie za bardzo proponuję używać tej przecinarki. Ja jestem zmuszony z uwagi na warunki pogodowe troszeczkę sobie na chlapie. Chciałem Wam zaprezentować, jak ta pilarka sobie radzi z płytkami. Niestety szybciej jak tempo, które będę pokazywać, nie za bardzo się da, bo się piła zacina. Nie wiem, czy to się rozchodzi o moc, czy może też i o twardość płytek. Może to i to ma na siebie wpływ. Przecinarka troszeczkę już pocięła. 16 metrów kwadratowych tarasu stoi. Jeszcze docinamy schody. Zobaczcie sami, ciężko to po prostu zweryfikować, jeśli chodzi o moc, aczkolwiek jak ona sobie chodzi i radzi. Tutaj taką linię narysowałem. Często jest tak, że ta linia troszeczkę może jest krzywa. Czasami kafelki są krzywe, czasami nie docina tak jak trzeba, ale to nie jest raczej wina tej przecinarki. Tutaj, jeśli chodzi o zakończenie, nie wiem, czy to będzie na filmiku widać. Na samym końcu, w tym miejscu, nie docina płytek. Jest sama dolna krawędź, taka zazwyczaj się odłamuje. Jest to około 2 mm, czasami 3. Może, jakby troszeczkę to przesunął w prawo, i wtedy piła by miała zakres do samego końca, by takich efektów nie było. Albo jeżeli by te suwadło po prostu nie miało ogranicznika, tylko troszeczkę dalej tą szpilę wysunęło, by perfekcyjnie do końca było cięte. Parę razy były problemy przy uruchamianiu tej piły, przecinarki, z pompką do wody. Nie chciała, że tak powiem, zassać. Musiałem ją wyciągać, układać, przekładać. Dzisiaj, jak już wcześniej pracowałem, odpaliła mi. Bez problemu. Wchodzi tutaj do tej wanienki 11 litrów wody ponad z groszami. I za każdym razem proponuję to wymieniać. Na końcu pracy też filterek włożyć do czystej wody z wiadrem i wszystko przeczyścić, żeby się ten pył cały z płytki, piaseczek drobny taki nie osadzał i nie niszczył. Tutaj mamy taki włącznik. Nie wiem, czy to akurat będzie widać. Standardowy. Bardziej odstający 0, czerwony, zielony 1. Wiadomo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, łatwiej taki przycisk znaleźć, żeby go wyłączyć. I on jest bardzo czuły, jeśli chodzi o wyłączanie. Dobra, uruchamiamy. Ja się oddalę trochę, bo bryzga niestety wodą w trakcie cięcia. No i tu właśnie taki zostaje mankamencik malutki z tym niedocięciem. Płytka 42 cm, mniej więcej czasowo tak to wygląda. Jeśli chodzi o docinanie, to też fajnie sobie radzi ta przecinarka. Można takie bardzo cieniutkie paski, albo nawet mam tu jeszcze cieńsze. Praktycznie bezproblemowo. Nawet chyba mam taki. O. 2 mm.
Nie, no pod tym kątem akurat fajnie. Jedyne co bym właśnie zmienił, to długość tego przesuwu tej piły, żeby do końca ona sobie ładnie cięła. I może większa moc była też dobra, aczkolwiek też się za bardzo nie ma co spieszyć z cięciem, żeby nie robić dodatkowych szczerbin na kafelce. Z mojej strony to wszystko. Ogólnie Dedry oceniam jako w porządku w porównaniu z tymi cenami wysokimi, jakie mamy, bo dałem bodajże około 700 zł za tą maszynkę i jestem na chwilę obecną zadowolony. Zobaczymy jak długo, ile czasu to będzie trwało.